Dobrze. W takim razie dzień dobry jeszcze raz. Ja się nazywam Igor Rodberg, jestem psychologiem, psychoterapeutą, psychotraumatologiem i zajmuję się głównie pracą wokół traumy i zaburzeń osobowości, ale nie tylko, bo złość jest jedną z tych emocji, która się chyba najczęściej pojawia w gabinecie terapeutycznym, więc o złości będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Złość jest na tyle ciekawym tematem, że po pierwsze jest taką emocją, która kiedy przychodzi do działania jest bardzo widoczna i dużo się dzieje. Z drugiej strony nie zawsze sobie potrafimy z tą złością poradzić, więc trochę dzisiaj też o radzeniu sobie ze złością, własną przeżywaną złością. A tytuł tego webinaru jest trochę podchwytliwy, bo tam jest o takim szepcie złości. Będziemy sobie mówić, co to jest ten szept złości, bo tak naprawdę to jest najważniejsza rzecz, o którą w ogóle chodzi, jeżeli mówimy właśnie o pracy ze złością. Ale zanim o tym, to ja parę słów powiem w ogóle o emocjach. Pewnie dla niektórych z Was to będzie jedynie przypomnienie. Natomiast będę się odnosił do pewnych pojęć, więc chcę wcześniej chcę trochę o tych emocjach opowiedzieć. Już startuję z prezentacją. Mam nadzieję, że będzie ją widać. Coś się otwiera. O. Czy widać tę prezentację? Dajcie znać. Jeszcze nie. Nie widać jeszcze, tylko widać u mnie w takim razie. Dobrze, to zrobimy to inaczej w takim razie. Może się uda inaczej. A mianowicie już ją otwieram na laptopie sobie i zobaczymy, czy tak się otworzy. Dobra, i jeszcze raz ją udostępnię. Dobra, teraz widać? O tak. Dobra, to będziemy w takiej formie. W takim razie ja będę przewijać. W związku z tym, po pierwsze, ogólnie o emocjach. Można o tym książkę napisać, ale skrótowo powiem tak, że wiele zjawisk i tych procesów neurofizjologicznych naszego życia emocjonalnego, no ona jest poza naszą świadomością i też poza naszą kontrolą. Dopiero ten stan ciała, który te doznania z ciała, które się pojawiają, one dają nam znać, że pojawiła się jakaś emocja. Na ogół kojarzymy to przez jakieś określone doznania plus określony kontekst. I wtedy rzeczywiście widzimy, że pojawiły się jakieś emocje. Może być to wzrost ciśnienia, może być to jakieś napięcie nie wiem, czy w mięśniach, czy gdzieś w kręgosłupie czujemy, czy odczuwamy jakieś mrowienie, jakiś grymas twarzy i to o tym mówimy, że to są wtedy emocje, rozczytujemy je jako emocje. Natomiast chciałbym powiedzieć parę słów o podziale emocji, o takich dwóch głównych podziałach. Jeden jest dosyć ważny, bo będzie przez całe to nasze spotkanie, on jakoś będzie tu się zapraszał, to jest to, że emocje mogą być steniczne lub asteniczne. Steniczne, czyli wyzwalają jakąś energię, wyzwalają motywację, chęć do działania, i asteniczne, takie, które obniżają poziom energii. I emocją steniczną, czyli taką wyzwalającą energię, może być radość, może być entuzjazm, ale też może być złość. To są emocje steniczne, asteniczne, może być spokój, ale też może być smutek. I teraz po co jest ta asteniczność, po co jest obniżanie poziomu energii? To zależy oczywiście od kontekstu i od rodzaju emocji. Po co jest smutek ze swoją astenicznością, czyli takim obniżaniem poziomu energii? No po to, żeby na przykład usiąść i żeby człowiek mógł się oswoić ze stratą. Kiedy biegnie,
załatwia różne rzeczy, to nie ma czasu, nie ma możliwości w oswojeniu się z tym, że sytuacja się zmieniła, że jest jakaś właśnie strata, że jest jakieś przeżywanie, jakieś żałoby. A kiedy smutek się pojawia, on nas zachęca, zaprasza trochę do tego, żeby zwolnić. Bezradność też jest asteniczna, czyli obniża nam ten poziom energii. Po co? Po to, że jeżeli walimy głową w ścianę i tak walimy, już mamy drugiego guza, tak się pojawia bezradność, to może na chwilę wreszcie usiądziemy i zastanowimy się, że być może tej ściany głową nie przebijemy i warto by było się zastanowić, czy gdzieś są jakieś drzwi na przykład. Więc bezradność też jest po to nam potrzebna, żeby na chwilę wyhamować i zobaczyć, aha, czy ja gdzieś nie walę głową tam, gdzie nie osiągnę tego, co bym chciał osiągnąć. Emocje też się dzielą na przyjemne i nieprzyjemne, to znaczy nie ma emocji dobrych i złych, no ale emocje jakoś odczuwamy, jakoś odbieramy. Niektóre lubimy, innych nie lubimy. Niektóre są komfortowe dla nas, inne niekomfortowe dla nas. Natomiast nie ma emocji dobrych i złych, tak jak nie ma doznań z ciała dobrych i złych. Trudno jest powiedzieć, że ból jest zły, ból jest na pewno nieprzyjemny, ból jest niekomfortowy, ale bez odczuwania bólu z ciała raczej byśmy nie przeżyli długo, bo jeżeli ja sobie skręcę kostkę i o tym nie wiem, nie mam żadnej informacji, nie miałbym żadnej informacji, to jak mógłbym się o tę kostkę zatroszczyć? A kiedy pojawia się ból, to jest taka informacja dla mnie, że aha, warto pójść do lekarza, warto pójść być może do ortopedy, żeby się tą kostką zajął. To samo z bólem zęba. Ból zęba, jeden z najnieprzyjemniejszych bóli, ale potrzebny do tego, żeby zdać sobie sprawę, że jest jakiś problem do zajęcia się. I emocje również nie wszystkie są przyjemne, natomiast one, podobnie jak doznania z ciała, mówią o tym, że no, są taką informacją dla nas, nie taką wskazówką. Jest jakiś problem do rozwiązania. Oczywiście niektóre rozwiązania mogą nam przynosić chwilową ulgę i tak jest na przykład, kiedy nie jedziemy do dentysty, tylko bierzemy paracetamol czy jakiś ibupron czy inny środek przeciwbólowy. Jeden dzień bierzemy drugi, trzeci, siódmy. To jest rozwiązanie chwilowe, natomiast to nie jest rozwiązanie danego problemu. To jest trochę tak, jakbyśmy walczyli nie z problemem, tylko z informacją o tym problemie. No bo ból jest informacją o tym problemie. I trochę tak jest z emocjami, że czasami walczymy z tymi emocjami. Nie chcę tego czuć, nie chcę czuć tego lęku, tego wstydu, tej złości, tej bezradności. I trochę walczymy z informacją o czym? Głównie o potrzebach. Jaka jest za tym potrzeba? Jaki jest problem do rozwiązania? I zresztą emocje mają jakąś tą komponentę fizjologiczną, w związku z tym właśnie możemy takie porównać, że one są tak samo jak ból informacją o tym, że jest jakiś problem do rozwiązania i kiedy walczymy z bólem, kiedy walczymy tylko z daną emocją, to na ogół ten problem, który jest do zajęcia się, narasta i powoduje kolejne problemy. Czy emocje podlegają ocenie moralnej? Oczywiście nie. To, co podlega ocenie moralnej, to jest zachowanie. Możemy zachowywać się ok, możemy zachowywać się nie ok. Natomiast emocje nie podlegają zachowaniu, nie podlegają ocenie moralnej. I teraz taka rzecz, która się czasami pojawia przy okazji mówieniu o złości, a mianowicie, że agresja nie jest emocją. Agresja jest działaniem. My robimy agresję, ale czujemy co? Wkurzenie, złość, irytację. To czujemy, ale robimy agresję. Agresja jest zachowaniem, które no właśnie ma na celu poradzenie sobie czasem z agresją. Czy nienawiść jest niedobra i nie wolno czuć nienawiści? No oczywiście nie, bo możemy sobie wyobrazić taki przykład, że alkoholik po terapii nienawidzi pić wódki i już nigdy nie chce kupić, bo jej nienawidzi. No to czy jest dobrze, że tak nienawidzi tej wódki, czy źle, że nienawidzi wódki? No,
możemy powiedzieć, że dobrze, jak nienawidzi wódki, no to jej nie pije. Czyli tutaj mamy rozróżnienie na zachowanie i emocje. Emocje nie podlegają ocenom moralnym, ale zachowanie, które wynika z tych emocji, już tak, bo my możemy, odczuwając złość, pójść i spróbować ją rozładować w sposób taki, który nie będzie czynił krzywdy nam ani nikomu innemu, a możemy nawrzeszczeć na kogoś, czyli zachowanie już podlega pewnym ocenom. Natomiast sama emocja nie. I dlatego ważne jest, myślę sobie, poznanie i przeżywanie, czy dostęp do własnych uczuć, kiedy będziemy mogli bardziej się zastanawiać, o czym one są i jak nimi, czy jak kierować zachowaniem, żeby te uczucia mogły się zmieniać, mogły się transformować. Uczucia to też może być taka, jak mamy na desce rozdzielczej w samochodzie, lampki zapalające się. I te lampki są informacją. I my możemy te lampki odczytywać i powiedzieć, aha, to tutaj lampka oleju, to muszę wymienić, w takim razie pojechać na stację i wymienić. A możemy tych informacji nie odczytywać i powiedzieć, co to za cholera mi się tu lampka świeci, zakleję ją. No, na autostradzie samochód może stanąć i już dalej nie jechać. Czyli te emocje są o czymś. Zawsze emocje są informacją o czymś, co jest do zajęcia się, do przyjrzenia się, do poznania, o tym, czy nasze potrzeby są spełniane, niespełniane, o tym, że jest dobrze dobrana strategia, źle dobrana strategia. Także mnóstwo informacji te emocje nam niosą. I oczywiście dojrzała postawa, taka dojrzała postawa też względem siebie, względem życia, nie oznacza, że my nie będziemy przeżywać trudnych emocji czy niekomfortowych emocji. Wczoraj się złościłem na przykład. I było to trudne, bo miałem bardzo mało czasu na załatwienie kilku spraw i powstała we mnie złość. Natomiast gdzieś w którymś momencie, mam nadzieję, że w miarę szybko, usłyszałem, że to jest złość zupełnie o czymś innym niż o osobie, do której ją starałem wyrazić, i udało mi się tę złość zatrzymać. Ale to nie znaczy, że nigdy więcej ja tej złości nie poczuję. Jak najbardziej tę złość mogę poczuć. Jakie są kłopoty ze złością? Pojawiają się przynajmniej dwa takie generalne kłopoty ze złością. Pierwszy polega na braku czy też ograniczonej możliwości kontaktowania się ze swoją złością, czy rozumienia, że to, co przeżywam, jest złość, czy nazywania, czy odczuwania tej złości. O tym nie będziemy dzisiaj mówić. Być może to jest na jakieś inne spotkanie. Drugi rodzaj kłopotów ze złością jest dokładnie odwrotny, czyli jesteśmy owładnięci złością, która może prowadzić właśnie do jakichś dramatycznych zdarzeń, do podjęcia takich działań, których potem będziemy żałować. Na to wpływają różne rzeczy, i nasze wychowanie, i sposób radzenia sobie z emocjami, adekwatny, nieadekwatny, zdrowy, szkodliwy, i też nasz system wewnętrznych przekonań, które mamy, też może wpływać na to, czy no właśnie będziemy mieli jeden kłopot, drugi kłopot, czy nie. Mam nadzieję, że ten webinar trochę zbliży nas do tego, żebyśmy mogli na tę złość inaczej popatrzeć i móc się nią zająć w sposób bardziej konstruktywny. Teraz powiem zdanie, które może być kontrowersyjne i niekiedy szokować, ale złość nie jest po to, aby pomagać nam w asertywności. Wow. Mnóstwo podręczników czy poradników, właściwie bym powiedział, jest właśnie o tym, że złość jest potrzebna do tego, żeby pomagać nam w asertywności. No nie. Po pierwsze, czym jest asertywność? Często w tych poradnikach spotykamy takie przekonanie, że asertywność jest nauką wyrażania złości. Absolutnie nie. W łagodniejszej postaci, że jest nauką mówienia nie. Również nie o tym jest asertywność. Asertywność jest o tym, że jak chcę coś zakomunikować, to jestem w stanie w sposób nieagresywny, czyli spokojnie, rzeczowo, nieinwazyjnie i nie deprecjonując mojego rozmówcy, to powiedzieć. Bez względu na to, czy chcę powiedzieć nie, czy chcę powiedzieć tak. Czyli asertywność to jest też wtedy, kiedy mówię tak, potrzebuję ciebie, tak, chciałbym, żebyś została, żebyś został.
To też jest asertywność. Asertywność nie jest o wyrażaniu złości. Czego w takim razie potrzebujemy, żeby móc sobie ze złością poradzić, jeśli nie ma, asertywność nam do tego nie służy. A mianowicie to, co jest nam potrzebne, to jest umiejętność rozpoznawania złości na w miarę wczesnym etapie. I do tego jest pomocne takie rozumienie czy takie widzenie złości jak takich schodków, które są przed nami, na które my wchodzimy. Każdy kolejny stopień jest zwiększaniem tej sceniczności tej emocji, czyli co to znaczy? Mamy coraz więcej energii. I niekiedy psychologowie mówią o czymś takim, że takim pierwszym stopniem, który może być ważny do tego, żeby złapać, że za chwilę się pojawi złość, jest takie uczucie, które się nazywa zniecierpliwieniem. Ja to nazywam takim uczuciem cykającym. To jest takie cyknięcie, takie no już czegoś jest za dużo, coś jest nie tak. Ale to jeszcze nie jest złość. To jest na razie takie uczucie, które już zaczyna trochę w nas pracować. Jeszcze nie pojawia się złości. Potem może pojawić się rozdrażnienie, irytacja, podenerwowanie, potem złość, potem wściekłość, potem gniew. Nie, takie mamy stopnie, w których ta złość narasta. I ważne jest, żeby zadbać o to, żeby złapać, kiedy pojawia się ten sam początek. Bo rzeczywiście, jak złość jest bardzo rozkręcona, to bardzo trudno wtedy mieć kontakt z własnymi płatami przedczołowymi, czyli mieć kontakt z koncentracją, z tymi różnymi mądrościami, które wyczytaliśmy, które warto robić. Dlaczego? Dlatego, że wtedy bardzo jest pobudzony układ limbiczny, czyli ten układ zarządzający emocjami. Nasze tętno na ogół wzrasta i bardzo trudno jest się wtedy skupić na odpowiednich działaniach. W związku z tym warto praktykować, czy warto potrenować, kiedy zaczyna mi się złość, kiedy ostatni raz czułem złość, to kiedy był początek tej złości, bo to na pewno nie było w tym momencie, to było chwilę wcześniej, może minutę wcześniej, może dwie minuty wcześniej. Złość często bardzo szybko narasta, więc może minutę, dwie, a może 10 minut wcześniej było to takie cyknięcie, takie wewnętrzne, takie już za dużo gada, już po prostu niech się zamknie. Kiedy to było, ta pierwsze zniecierpliwienie. I warto się, tak jak mówię, w tym trenować. Im niższy stopień narastania tej złości, tym większe szanse mamy na to, że stanowczo, ale spokojnie czy rzeczowo wyrazimy nasz sprzeciw bez odwoływania się do zachowań tych agresywnych, które chcielibyśmy uniknąć. Oczywiście, jak złość się odpaliła, to wtedy ważna jest umiejętność poradzenia sobie z tym na zasadzie zaciągnięcia ręcznego. I czasami potrzebujemy tutaj miesiąca pracy nad tym, czasami 10 lat. 10 lat po to, żeby w dwie minuty zaciągnąć ręczny, żeby mieć w sobie tą gotowość do tego, żeby na przykład na sekundę wyjść, zamknąć drzwi i chwilę pobyć z tą złością albo pomóc jej się rozładować. No, mamy różne sposoby na rozładowanie złości. Możemy, nie wiem, wyjść z domu, pobiec gdzieś na chwilę, możemy pójść do lasu i się wykrzyczeć. Jeżeli mamy blisko las, bo jak mieszkamy w centrum dużego miasta, to raczej może być to trudne, zwłaszcza jeżeli jedziemy komunikacją miejską. Wtedy inni uczestnicy tej komunikacji miejskiej mogliby też zostać potraktowani tą naszą złością. Ja taką metodę, którą czasami polecam, to jest metoda polecana niekiedy dla dzieci, ale świetnie się sprawdza wśród dorosłych. To jest metoda podarcia kartki. To znaczy, miejmy jakieś kartki, które możemy podrzeć i naprawdę możemy się wyżyć na tej kartce. Jednej, drugiej, cztery, może pięć kartek jest potrzebnych, ale dzięki temu trochę opada poziom tego napięcia w naszym ciele i w związku z tym jesteśmy w stanie się jakoś bardziej skomunikować. Pamiętam kiedyś taką osobę, z którą pracowałem, która miała bardzo szybki zapłon i mało cierpliwości w sobie. Ta złość bardzo szybko się pojawiała i ona w przedpokoju miała taki stosik kartek, które były do wyrzucenia.
I jak ta złość się pojawiła, to wiedziała skąd, że nie musiała szukać tych kartek. Po prostu szła do przedpokoju i tam darła te kartki. No, potem trzeba chwilę posprzątać, ale lepiej posprzątać niż żeby ta złość pod postacią jakiegoś działania uderzyła w kogoś albo uderzyła też w nas, bo możemy też, też ranić siebie. W związku z tym, jeżeli złość jest już mocno rozkręcona, to trudno mówić o jakichś działaniach mających znamiona asertywności. Dlatego złość nie jest po to, żeby pomagać nam wyrażać asertywność. Złość jest po to, złość nam daje informację, że chwilę temu zgubiliśmy tą wcześniejszą informację o tym, że coś jest do zaopiekowania. Ok. Więc w takim razie, po co jest złość? Dlaczego nam ta złość służy? Po cholerę my to czujemy. Złość możemy generalnie podzielić na dwa typy. Jeden typ to jest złość, która pojawia się, ja bym to nazwał jako taka energia do walki. Tutaj głównie chodzi o ratowanie życia kogoś albo własnego, czyli to jest taka funkcja obrony, ochrony pokrzywdzonych. I tutaj w tej złości nie ma nic do zmieniania, nie ma nic do transformowania, ponieważ ona służy przeżyciu, bo gdy ktoś podchodzi do nas, jakiś typ spod ciemnej gwiazdy, przechodzimy przez park i on podchodzi do nas, a my idziemy z dzieckiem i on zaczyna bić nasze dziecko, to my nie jesteśmy od tego, żeby łagodnie i stanowczo powiedzieć, proszę pana, zauważyłem, że pan bije moje dziecko, w związku z tym, no nie, to nie jest od tego wtedy, to nie jest ten moment. Wtedy potrzebujemy tej energii do walki, żeby na przykład odsunąć ręką wręcz tą osobę, żeby zostawiła to dziecko. Czy ktoś, nie wiem, kopie psa, czy jakoś się zwraca inaczej, to tutaj potrzebujemy złości, która jest taką energią do ochrony pokrzywdzonych, żeby przeżyć. Taką energią do przeżycia. Natomiast jak często nam się zdarzają takie sytuacje? Może 1% czucia złości to są takie sytuacje? W większości tę złość czujemy, kiedy na przykład naczynia nie są wyłożone ze zmywarki, kuweta nie jest wyczyszczona. To nie są sytuacje, które są zagrażające życiu. I należy włożyć tutaj energię złości, energię walki w to, żeby przeżyć. I to jest drugi rodzaj złości, czyli złość jako uczucie wtórne. Ono nie chodzi, to uczucie nie pojawia się wtedy, kiedy chcemy kogoś ratować, tylko właśnie pojawia się w takich sytuacjach, w których być może wcześniej pojawiło się jakieś zniecierpliwienie, a my doświadczamy uczucia wtórnego. O tym będziemy sobie rozmawiać, bo to jest klucz programu, jeśli chodzi o usłyszenie szeptu złości. I ważne jest oczywiście, żebyśmy się zorientowali, co ta złość przykrywa. Uczucie wtórne jest o tym, że ono jest, że coś jest pod nim jeszcze. Raczej wymaga to pewnego treningu, przygotowania, ponieważ to, co nam utrudnia zobaczenie, co jest pod złością, to są nasze przekonania. I na chwilę się tym zajmijmy, bo jak zostawimy te przekonanie, to będzie nam trudno zobaczyć, co jest pod złością. Marshall Rosenberg, twórca Porozumienia bez przemocy, mówił o złości jako dzwonku alarmowym, ale nie dzwonku alarmowym pod tytułem, że złość jest sygnałem o tym, że jakieś nasze potrzeby są niezaspokojone, tylko on mówił, człowieku, obudź się, i zobacz, że coś sobie wciskasz, że coś sobie opowiadasz, że nakręcasz sobie jakiś film, że w coś zaczynasz wierzyć. Obudź się i zobacz swój wewnętrzny dialog, który właśnie sobie opowiadasz. Czyli w przypadku złości jako uczucia wtórnego, nie? Przypominam, że w większości przypadków to jest właśnie uczucie wtórne, złość wywołana jest przez nasz sposób myślenia, czy nasze myśli o rzeczach, a nie przez same rzeczy. Czyli, nie, czyli to, co ktoś robi, to jest bodziec, to jest jakiś wyzwalacz, spust, zapalnik i to nie jest przyczyną złości. Przyczyną złości jest często to, jak my o tym myślimy albo jak my o tym kimś
myślimy. No to jest pytanie, co my sobie wciskamy w takim razie. I to jest takie zaproszenie do tego, żeby się na chwilę zatrzymać i porozmawiać o tym, jakie są te filmy, które my sobie nakręcamy i w które my wierzymy. I te filmy, które my sobie nakręcamy, to są na ogół złościogenne komunikaty, które każdy z nas ma jakiś na ogół złościogenny komunikat. Jest ich kilkanaście, w zależności jak sobie je pogrupujemy. Na pewno tak na szczycie złościogennych komunikatów, czyli tego, co my sobie mówimy sami w momencie, kiedy dzieje się jakieś zdarzenie, to są komunikaty czy myślenie powinnościowe albo powinnościówka. Powinna była to zrozumieć, powinna była się domyślić, powinien tak tego nie robić, nie powinien w ten sposób tak się zachowywać. Nie? I powinnościówka bardzo szybko wyzwala złość. Jeżeli w ten sposób myślimy na jakieś zdarzenie, to mamy bardzo szybki zastrzyk złości. Jedziemy samochodem, chcemy zaparkować i w tym momencie wyprzedza nas inny samochód i wjeżdża na to jedyne miejsce parkingowe, które myśleliśmy, że my tam zaparkujemy. I teraz co się w nas pojawia? No jak on mógł tak zrobić? A co jest pod tym? Powinien był zauważyć, że mój kierunkowskaz wskazuje, że chce tam zaparkować. Nie? Czyli tam pod spodem jest powinnościówka. Nie powinien był tak zaparkować. Złościogenne jest również zaprzeczanie rzeczywistości, kiedy mówimy, no że to się nie dzieje, nie wierzę, że to się dzieje. Albo jak można tak traktować ludzi, to tam też pod tym, to jest o tym, że widzimy, że ktoś właśnie tak traktuje. Nie? Czyli widzimy rzeczywistość, a mówimy coś innego. Tam też jeszcze pojawia czasami słówko się, tak się nie robi, tak się nie prasuje, tak się nie gotuje ziemniaków. Nie? Czyli tam jest zaprzeczenie rzeczywistości, bo ktoś właśnie w ten sposób gotuje ziemniaki. Nie? Tak się nie przychodzi na urodziny do babci. A córka przyszła, bo jest w wieku nastoletnim i przyszła cała ubrana na czarno, z kolczykami i glanami. Tak się nie przychodzi do babci. No ale ona tak przyszła. No stoi właśnie, tak przyszła. I to jest to zaprzeczanie rzeczywistości, które my sobie sami mówimy. Ono też jest bardzo złościogenne. Złościogenne też jest zakładanie, że ktoś specjalnie, że ktoś celowo, nie, tam się pojawia, no przecież on wiedział, no przecież on wie, że ja tego nie lubię. Nie? Zrobił mi to na złość. To też jest bardzo, bardzo złościogenne. Dużo wokół niesprawiedliwości, zasługiwania, nie zasłużyłem na takie zachowanie, to jest niesprawiedliwe, znowu musiałem sam wynosić śmieci. Nie, to jest wokół sprawiedliwości, te komunikaty, wokół jakichś potrzeb wolnościowych, czyli nikt mi nie będzie mówił, jak mam się ubierać, nikt mi nigdy nie powie, jak mam się zachowywać. To gdzieś tutaj jest jakieś komunikaty, które mogą być złościogenne również. No i gdzieś jakiś brak szacunku, że my mamy wrażenie, że to jest brak szacunku, ale tu jest warto ten brak szacunku, no bo mamy potrzebę szacunku, więc moglibyśmy sobie powiedzieć, aha, to jest o potrzebie szacunku. Natomiast warto to wziąć pod lupę, bo okazuje się, że niesamowicie dużo wciskamy w ten szacunek. Co takiego przyzwyczailiśmy się traktować jako brak szacunku? Albo co w naszym systemie wewnętrznym interpretujemy jako brak poszanowania. Na przykład, że ktoś nie posprząta talerzy, znaczy, że nie szanuje. Czyli jak posprząta talerze, to jest wyraz jego, to na pewno jest wyraz jego szacunku. Czy ja mogę sprzątać talerze i mieć kogoś w głębokim poważaniu? Mogę w ogóle nie mieć szacunku do kogoś. Nie, my tam bardzo dużo do tego szacunku wkładamy. Warto wziąć to pod lupę. I na ogół my jesteśmy jakimiś ekspertami w jakichś komunikatach, które sobie opowiadamy. Nie? Nie wolno tak się zachowywać. On nie powinien był tak robić. Jak on mógł się tak zachować? Jakieś komunikaty na ogół są takie, w których jesteśmy ekspertami i bardzo chętnie do nich, z nich korzystamy. Więc warto zobaczyć, jak się pojawia złość, czy my właśnie sobie nie nakręcamy filmu, który
przez dłuższy czas będzie powodował to, że ta złość będzie dokarmiana i dokarmiana i dokarmiana naszymi komunikatami, a nie sytuacją na zewnątrz. Warto te komunikaty posprawdzać, jakie mamy. Są jeszcze dwa zjawiska, które są ważne w rozumieniu złości i warto również na nie zwrócić uwagę, czy przypadkiem to się nie wydarza. Jedno zjawisko to jest odreagowanie. Odreagowanie to jest, dotyczy na przykład złoszczenia się w domu z powodu niewyrażonego gniewu na szefa. Nie, czyli ja mam jakąś złość, mam jakiś gniew, ale nie mogę w tamtej sytuacji wyrazić. W związku z tym odreagowuję na osobie, która mnie nie zwolni. Na przykład na dziecku. Dziecko czteroletnie raczej mnie nie zwolni. No, będzie miało uraz ojca czy matki, która się złości, ale nie zwolni mnie. A na szefa się nie zdenerwuje. Nie? Czyli to jest taka złość, którą zapakowałem, przeniosłem do domu zapakowaną, cały czas gorącą i rozpakowałem ją w domu. Nie. I im więcej tej złości pakujemy i pakujemy i pakujemy, tym jest nadmierne ciśnienie, tym problem jest coraz bardziej nierozwiązany i w którymś momencie to rzeczywiście może spowodować no, jakieś zranienia w relacjach naszych ważnych, domowych, przyjacielskich, znajomościowych, albo zranienia nas samych, bo na przykład z powodu tej złości, nie wiem, upijemy się, czy jakoś inaczej sobie zaszkodzimy. Drugą rzeczą jest zjawisko przeniesienia i to jest bardzo ciekawe zjawisko w psychologii, jak również w psychoterapii, dużo się wokół tego pracuje, zjawisko przeniesienia, czyli my rozpoznajemy, że reakcja w całości lub w części kompletnie nie przystaje do sytuacji. Na przykład ja mówię do kogoś coś zupełnie niewinnego, neutralnego, a otrzymuję zupełnie nieoczekiwaną, ostrą, pełną złości odpowiedź. Czasami my w ten sposób reagujemy. Ktoś powie, słuchaj, aha, to ty tego nie posprzątałeś, tak? Bo po prostu chce się dowiedzieć, co dzisiaj, nie wiem, mógłby zrobić, a my to odczytujemy nagle jako zupełnie, nie wiem, zwrócenie nam uwagi, że jesteśmy nie dość dobrzy. Coś się w nas takiego zadziewa i reagujemy złością. I teraz bardzo ważne jest odkrycie, na co my reagujemy złością, to znaczy co nas uruchamia. Być może możemy odkryć, że dziecko, nie wiem, powiedziało właśnie coś, co zwykle mówi teściowa. Nie, nieświadomie, ale powiedziało jakąś sentencję podobną. Albo ktoś mówi takim nieznośnym tonem, dokładnie takim, jak mówił mój ojciec. Nie? I mi się to skleja z tymi doświadczeniami, które miałem kiedyś. Czyli można powiedzieć, że w danej chwili ja reaguję na daną sytuację, ale widzę tam zupełnie kogoś innego. Nie? Czyli oczywiście musi istnieć jakieś podobieństwo właśnie w formie to, jak ktoś mówi, to, jak ktoś się zwraca, być może w tym, w jaki sposób to mówi. I jakbyśmy sobie wyobrazili taką linę, po której ogień złości przeskakuje, no to on przeskakuje z tam i wtedy na tu i teraz, na tą osobę, która nie jest tamtą osobą, a jednak uruchomiła w nas właśnie te uczucia. Remedium na to jest poznanie, na kogo ja tak się naprawdę złoszczę. Być może czasami potrzebna jest do tego terapia, być może nie, ale odkrycie tego, kto za tym stoi, jest, kogo ja tam tak naprawdę widzę, jest ważne. Czyli mamy odreagowanie i mamy to przeniesienie właśnie. Po co zaczynamy od zmniejszenia tej złości? No bo chcemy tą złość, nie, już wiemy, że złość nie jest o tym, żeby być asertywnym, asertywną. Chcemy ją zmniejszyć, żeby móc zobaczyć, no właśnie, żeby móc sprawdzić, co tam pod nią jest. I złość sprawia, że my na ogół nie mamy kontaktu z rozwiązaniami wynikającymi z potrzeb. Złość, tak jak powiedziałem, w 99% nie jest o potrzebach. W 1% wtedy, kiedy mamy potrzebę ochronienia kogoś,
ale w 99% nie jest o potrzebie. W związku z tym my nie mamy kontaktu z potrzebami, mamy kontakt z rozwiązaniami wynikającymi z tych uczuć, czyli z tego uczucia złości. Nie? Czyli tak naprawdę mamy kontakt z rozwiązaniami, które wynikają z naszego myślenia, on nie powinien był tak zrobić, to się nie dzieje, ona nie powinna się tak ubrać, jak on mógł i tak dalej. My mamy kontakt z tym, a nie mamy kontaktu z tym, co jest pod złością. Dlatego chcemy przede wszystkim tę złość, obniżyć poziom tej złości. Dodatkowo złość jest bardzo energożerna, ponieważ jest stenicznym uczuciem, czyli bardzo szybko i bardzo dużo dostajemy energii, no ale my skądś tą energię bierzemy. I złość, jeśli trwa dłużej, to ona bardzo zużywa nam zasoby, które moglibyśmy zużyć na zupełnie inne rzeczy, całkiem przyjemne. Złość też bywa niszcząca, to znaczy niszczy albo mój środek, mnie jakoś niszczy wewnętrznie, mam do siebie poczucie winy potem, że tak zareagowałem, albo niszczy relacje, albo niszczy tę drugą osobę. Czasami niszczy tak, że jest to nieodwracalne. I jeszcze jedna rzecz, która być może jest niekiedy paradoksalna, niektórzy mówią, no ale złość jest po to, żebym był bardziej skuteczny. W nielicznych przypadkach tak, ale na ogół nie. Dlaczego? Ponieważ jak my się złościmy, to my często pozostajemy w iluzji skuteczności. My mamy przekonanie co do skuteczności złości, ale w rzeczywistości nie bywamy bardziej sprawczy. Bywamy bardziej radykalni, bardziej agresywni. I z tego miejsca działamy, ale nie ze sprawczości, bo żeby być sprawczym, to musielibyśmy mieć kontakt z naszymi potrzebami i wiedzieć, o co nam tak naprawdę chodzi. My jesteśmy sprawczy, jeśli chodzi o ten komunikat złościogenny. Tak, to wtedy tak, ale to nadal problem nie zostaje rozwiązany. To, co jest pod złością, ten szept złości do usłyszenia, tam leży problem, który warto usłyszeć. Jak się nim nie zajmujemy, to my nie jesteśmy skuteczni. Nawet jeżeli krzykniemy czy hukniemy na dziecko i ono się zamknie. A czy to na pewno jest ten problem, o który nam chodziło rozwiązać? Prawdopodobnie nie, bo ta złość nie jest o tym, żeby to dziecko wystraszone nie mówiło, że to jest rozwiązanie tego problemu. Poza tym, tak jak wcześniej mówiłem o tym, są bardzo duże koszty, nie? Koszty takiego rozwiązania. Nawet jeżeli to dziecko milczy potem, to koszt tego jest olbrzymi. Też koszt relacji, bo czasami dostajemy to, co chcemy, ale nie zawsze to, czego potrzebujemy. Jednocześnie dostajemy to, co chcemy, ale potem często żałujemy sposobu, w jaki to uzyskaliśmy. Idąc dalej, no właśnie do tego szeptu złości. Złość jako emocja wtórna. Wtórne emocje są następstwem emocji pierwotnych, czyli pojawia się jakaś emocja, która jest na ogół dla nas trudna, trudna do czucia, do poczucia, do bycia z nią i pojawiają się wtórne emocje, które zasłaniają tamtą emocję pierwotną. Strach może wywoływać wstyd, gniew może wywoływać poczucie winy albo niepokój. I my się uczymy, czasami uczymy się od dziecka, czasami uczymy się w systemach rodzinnych, przykrywać złością inne prawdziwe uczucia, takie jak ból, cierpienie, wstyd. Zaraz sobie o tych uczuciach porozmawiamy, jakie ta złość na ogół przykrywa uczucia, bo standardowo jest ich kilka, które najczęściej są przykrywane. Czasami niezwykle trudno jest tamte uczucia okazać właśnie z takich względów, że nie było na nie miejsca w systemie rodzinnym. W związku z tym my się nauczyliśmy przykrywać te inne uczucia złością i dzieje się to niejako automatycznie, poza naszą świadomością. Dopóki nie zwrócimy na to uwagę, cały czas będzie to z nawyku pojawiało się, czyli czujemy jakąś trudną emocję i natychmiast pojawia się złość i my kontaktujemy się z otoczeniem za pomocą złości, a nie za pomocą tamtego uczucia, które jest najważniejsze, bo pod tym uczuciem jest ta realna potrzeba do zaopiekowania.
i zobaczenia, o co tak naprawdę chodzi. Czyli jeszcze raz to powtórzę, w większości przypadków złość nie informuje nas bezpośrednio o potrzebach, informuje nas o innych emocjach, trudniejszych na ten moment, trudniejszych w doświadczaniu, albo takich, których nie wolno nam było czuć. I teraz idziemy dalej w głąb. To, co nas naprawdę boli, czyli jaki jest ten szept złości. I pod złością na ogół są uczucia asteniczne, czyli te, które odbierają nam energię, obniżają nam poziom energii. Dlatego złość często jako to uczucie steniczne, które dostarcza nam energii, jest fantastycznym rozwiązaniem, bo ono natychmiast, to rozwiązanie sprawia, że natychmiast mamy energię wtedy, kiedy właśnie się konfrontujemy z brakiem energii. I albo przykrywa te uczucia, które są trudniejsze, albo przykrywa te uczucia, które nie wolno nam było czuć. Co tutaj mamy w tych uczuciach, czyli jaki jest ten szept złości? Bardzo często pod złością jest bezsilność albo bezradność. Bezsilność, nie mam siły więcej w ten sposób. Bezradność, kompletnie nie wiem jak. Nie wiem jak, próbowałem 16 sposobów, nie wiem jak. Jestem bezradny w tej sytuacji. I bezsilność i bezradność często są przykryte właśnie złością. Czasami jest też tak, że albo bezsilność, na ogół bezsilność jest taką emocją, którą niekiedy w niektórych domach nie wolno było czuć. To znaczy my zawsze musieliśmy być silni, musieliśmy się z czymś mierzyć. Nie wolno nam było na chwilę być bezsilnymi. To jest takie uczucie, które się pojawia często w domu, w domach, gdzie był alkohol i gdzie była parentyfikacja, kiedy dziecko wchodziło w rolę dorosłego i wiedziało, że jak ono się nie zajmie tym dorosłym, to ten dom się rozpadnie. W związku z tym temu dziecku nie wolno czuło, ono nie wolno mu było do czucia bezsilności. I tą bezsilność czasami przykrywa właśnie złością. Kolejne, co jest przykrywane złością, to jest zmęczenie. Pod złością jest często zmęczenie. Albo jego emocjonalna wersja, czyli znużenie. Nie? Czasami my te uczucia mamy wygnane w tym sensie, że nie pozwalamy sobie ich czuć, żeby być zmęczonym czy znużonym, że zawsze to jest taka osoba, która cały czas coś robi, cały czas coś robi. No ale w którymś momencie ciało i psychika dają znać, że są znużone lub zmęczone i wtedy ta osoba dalej coś robi, ale zaczyna się złościć. Tam pod złością takie uczucie, które jest bardzo trudne do czucia, może być wstyd. Wstyd lub zawstydzenie. To jest takie uczucie, które mogliśmy doświadczać wcześniej w różnych trudnych sytuacjach społecznych, albo w domu rodzinnym, albo w szkole, gdzie byliśmy jakoś zawstydzani albo poniżani. I czuliśmy ten wstyd albo to zawstydzenie. To jest tak trudne uczucie do bycia z nim przez chwilę, że nauczyliśmy się odpalać złość, że my się wtedy złościmy, kiedy na sekundę poczuliśmy wstyd. Pod złością może być również strach lub lęk, do którego się nie przyznajemy. I to jest na przykład taka sytuacja, w której na przykład ktoś robi coś niepokojącego i my się boimy o tą osobę, że ona sobie jakoś zaszkodzi, ale zamiast powiedzieć, że się boimy, to się złościmy. Nie? Tam jest sporo złości, a pod tą złością jest właśnie strach. I jeszcze jedną emocją, która jest często złością przykrywana, jest smutek. Co kulturowo bardzo często przydarza się mężczyznom, no bo przecież chłopaki nie płaczą. Nie becz jak baba, czyli masz prawo się złościć, ale nie masz prawa płakać. Czyli jeżeli mężczyzna, czy jeżeli chłopak kontaktuje się ze swoim smutkiem, ale ma zakazane pokazywanie go, to sięga do tej emocji, na którą jest przyzwolenie na przykład. No, możesz się pozłościć. I potem jako mężczyzna idzie dalej w życie właśnie z odciętym doświadczeniem smutku, kiedy tam smutek się pojawia, smutek jest jak każda inna emocja równoprawna i każdy z nas
ma prawo do doświadczania jej, pojawia się właśnie złość. I w tym miejscu to jest ważne, że ta złość jest niejako zaproszeniem do zajęcia się tym pierwotnym uczuciem, czyli tym, które jest pod złością. I po co? Po to, żeby zobaczyć, o jakich to jest potrzebach, albo co tam jest do zaopiekowania się, co tam jest w tym smutku, co tam jest w tej bezsilności, co tam jest w tym znużeniu, w tym wstydzie, w tym lęku, o czym ten lęk jest. Czyli wtedy nie pytamy, o jakiej potrzeby jest złość, tylko pytamy, o jakiej emocji jest złość. O wstydzie. A ten wstyd, o jakiej jest potrzebie? O byciu zaakceptowanym, o byciu uszanowanym, o byciu uwzględnionym, zauważonym. Na przykład takie tam potrzeby mogą być pod spodem. I to jest ten szept złości, który bardzo często nie jest słyszany, bo jest zagłuszony złością, która jako emocja sceniczna, jeszcze raz powiem, nam daje dużo energii. To jest taka emocja, która może być głośna i jest najskuteczniejszym sposobem, żeby nie czuć tych trudnych uczuć. Jednocześnie, jeśli tego nie czujemy, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na właściwe potrzeby. One nadal pozostają niezaspokojone, bez względu na to, jak bardzo się złościmy, bez względu na to, jak dużo krzyczymy, to te potrzeby, które są pod emocjami, pod złością, zostają niezaspokojone. Czyli złościmy się, nie czujemy tych uczuć pierwotnych, zużywamy naszą energię, nierzadko raniąc siebie lub innych, a problem w postaci niezaspokojonych potrzeb cały czas pozostaje nierozwiązany i on może narastać przez lata. W związku z tym warto jest się nauczyć mówić o tych pierwotnych uczuciach, co bywa trudne. Ja nie chcę tutaj powiedzieć, że po jednym webinarze będzie nam łatwo o tych uczuciach mówić, ale czasami warto przynajmniej sobie powiedzieć, sobie, co jest tam pod tym gniewem, co jest tam pod tym złością. Smutek, wstyd, lęk, co tam jest pod tym. Ja czasami mam takie doświadczenie, pracując w gabinecie, że jak rozmawiamy o złości, jak ja rozmawiam o złości z pacjentami, i ja pytam się, co jest pod złością, czy jest ta złość, no to czasami mówią o tych właśnie złościogennych komunikatach, jak sobie je odfiltrujemy. Dalej zadaję to pytanie, oni nie wiedzą, oni nie mają jakiegoś kontaktu. I ja czasami mówię, wie pan, to może być o bezsilności, bezradności, zawstydzeniu, strachu, smutku. Bardzo często spotykam się, że jak zaczynam wymieniać te emocje pierwotne, pojawiają się łzy. Że wreszcie ktoś to nazwał, że wreszcie gdzieś jest jakaś przestrzeń na to, żeby te uczucia mogły zaistnieć, chociaż na chwilę. Czyli dajemy szansę skontaktowania się z tymi uczuciami. Oczywiście potem możemy zdecydować, czy powiemy innym osobom o tym, czy nie. Trudno jest mi sobie wyobrazić taką sytuację, że w jakiejś sytuacji hierarchicznej, na przykład z szefem, mówię, że właśnie czuję się bardzo zawstydzony moim wystąpieniem i prezentacją. Być może to jest uczucie, którym mogę się podzielić później w domu. Być może to jest uczucie, którym mogę o tym porozmawiać z kimś bliskim. Może niekoniecznie z szefem, ale jeżeli ja mam kontakt z tym uczuciem, to ja już mam kontakt z potrzebami bardziej niż kiedy to przechodzi w złość i staje się automatyzmem. Po co w ten sposób ze złością pracujemy? To już tak na koniec. Po to pracujemy w ten sposób ze złością, żeby móc kontaktować się z potrzebami, że czasami ta transformacja jest niezbędna do tego, żeby wreszcie usłyszeć tę potrzebę. Ten szept złości jest czasami o potrzebie albo o tęsknocie, którą 40 lat mamy niewyrażoną. I 40 lat się złościmy, a tam jest jakaś tęsknota, taka bardzo tęskna, taka smutna i tak chcielibyśmy o niej coś powiedzieć. I dzięki temu mamy szansę po pierwsze się z czymś skonfrontować, może opłakać stratę, ale też usłyszeć te potrzeby, które mogą nam dobrać odpowiednie strategie, bo być może odpowiednią strategią jest, że ja potrzebuję tę pracę jednak zmienić.
a może potrzebuję zmienić stanowisko, a może potrzebuję powiedzieć o tym w relacji, że taki sposób komunikacji nie jest dla mnie dobry, albo jeszcze o innych rzeczach, ale mogę to zrobić nie z poziomu złości, a właśnie z poziomu tego szeptu złości, czyli tych uczuć, które się pojawiają pod tą złością, które są pod tą złością i potrzebach, które właśnie te uczucia, o których te uczucia nam mówią. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o złość i sposoby pracy złości. Być może na pierwszy moment to jest, może się wydawać trudne i wymaga to pewnie praktyki, natomiast chciałem tutaj przede wszystkim zachęcić Państwa do tego, żebyście mogli spróbować na złość też spojrzeć inaczej. Czasami się uda, czasami się nie uda i to jest ok. I czasami może być tak, że powiecie, tak, słyszę ten szept złości, to jest o wstydzie, a czasami dopiero za 10. razem to usłyszycie i to też jest ok. Naprawdę, jeżeli my mamy to w nawyku, to niekiedy potrzeba wielu, wielu lat, żeby ten nawyk zmienić na ten bardziej adekwatny, bardziej zdrowy. To tyle, jeśli chodzi o prezentację i tą część główną. Ja teraz pozwolę sobie to nagranie zatrzymać.